Co to jest? No, to jest to wszystko, co żere królik. I wszystko to, czego królik jeszcze nie żere. No, a jo jak? Fajnie wyglądam? Ty? No. No wiesz, no, wyglądasz jak taki prawdziwy właściciel farmy piękności. Tylko wiesz, zobaczcie, czegoś ci tu brak. Czego? No bo ja wiem. A, już wiem, maski. Oni na zdjęciach mieli maski na twarzach. Jero, nie maska, jakaś mam maska. No, co? Zbyszek, czekaj, pierwsza klientka! Nie. Witam! Ja tylko popatrzę. Nie, ale co patrzeć? Jak już przyjść, popatrzeć, to i trzeba spróbować, nie? Ale Bercik, ja chciałem ci powiedzieć, że pani Izunia przyszła sobie popatrzeć. Niech się pani napatrzy, to pewnie się sama zdecyduje, prawda? No, może. Tak? W takim razie zapraszam panią do środeczka. A jeżeli się pani już zdecyduje, proponuję w ramach promocji masaż całego ciała po promocyjnej cenie. Nie, nie potrzebuję masażu. 50 zł. Nie, dziękuję. Dobrze. 20. Nie. 10. Dziękuję bardzo. 5. Nie skorzystam. No dobra, w takim razie trudno. W ramach promocji jako pierwszej klientce wymasuję pani całe ciało za darmo. Naprawdę nie trzeba, nie. Dobrze, dopłacą dycha. Co? Nie mam więcej kasy, no. Dziękuję bardzo. Nie mam. Niech pan mi lepiej powie, co jeszcze pan oferuje na tej farmie. A proszę bardzo, na tej farmie oferujemy zdrowo żywność właśnie z tej działki tu. Z tej działki? Przecież tutaj dookoła są huty i kopalnie. Tak! Chwila! Zaraz! O! Co to jest? Rzodkiewka. Tak! To jest radiska, ale to nie jest taka normalna radiska, bo to jest radiska młodości, wiecznej młodości. Ona zawiera wszystkie pierwiastki potrzebne organizmowi. Tu jest wszystko, tu jest każdy metal, tu jest cynk, ołów, aluminium, żelazo, rtęć. Co pan jest, nie? Aha, a co jeszcze oprócz zdrowej żywności? A oprócz zdrowej żywności zapraszam do środka. Proszę bardzo. Becik, ty może weź tu pomieszaj. Słuchaj, Becik, pierwsze klientki. Właśnie, bądź uprzejmy zająć. Pani Izunia, chciałbym pani powiedzieć. Zbyszek! Ej, chodź tam. Tak, co? Przepraszam. Popatrz się na nie. No. Nie uważasz, że są za stare? No skąd, Bercik? Musisz spróbować, wiesz. Jak poskutkuje, pójdzie w świat reklama i ci przyprowadzą młody, rozumiesz? Myślisz? No. Znaczy tak. O, moment, zaraz! Czekaj! Co ty robisz? Cicho, ja mówię jeszcze od dziadka z powstania. Po co ci to? Przeproszony panocku, ale wy przyszli na farma piękności. No. Dobrze panie trafiłeś. No widzisz dobrze. A co to godocie? Że dobrze panie trafiłeś. No już tego nie potrzebuję. Zapraszam do środka. Dobrze panie trafiły. Momencik. To jest jakiś szurnięty chłop. Nie się wystać z domu. To my dziękujemy, my idziemy. Czekajcie. Nika nie chodźcie, pójdźcie tam bliżej. Ja? Stop! Panizo, można prosić. Tak? Proszę bardzo, moja pierwsza klientka. Tak wygląda. Nie chcą panie być piękne i młode jak ona? No, podoba się. Bardzo, ale panocku, w tym wieku to każdo jest piękno. No, tak? No. Pójdźcie sam. No, co? A wy myślicie, że wiela ona molot? No, to jest 20. 20? No. 40 łoził. No. 40 łoziem lodu. 40 łoziem. No, a powiem wam więcej. Co? No. Ona w tym roku w lipcu będzie kończyła 40 łoziem i pół. I no, że ona już jest po mojej kuracji. A naprawdę? No, doprawdy. Ona przed kuracją wyglądała jeszcze gorzej niż wy. Wy no chyba cyganicie. No ja was cygania. Czy ja wyglądam na oszusta? No nie, ale... Czekajcie, a może ja wyglądam mało profesjonalnie, co? Nie, to ja się mogę przygotować. Wiecie co? No. Przygotować się musicie
I no, musimy uzgodnić termin jakiś. Kiedy byście przyszły? No, no kiedy by wam pasowało? Mnie by pasowało. No. I no, obejrzał, bo mówię, bardzo duże obłożenie. Aha. Ludzie walą normalnie, czekajcie, za miesiąc, za tydzień, za dwa miesiące. O, za 15 minut. Może być? Co? No, wybaczcie, wcześniej nie mogę, no. No to, tak to, się ludzie cisną drzwiami to, i oknami, że... No, się mamy przygotować. Przygotujcie no. się tak, że... O, weźcie se jakoś seksowną bieliznę i przyjdźcie. Co to? Dobra, to... jak nawóz. Kostiumy kąpielowe, no, bydźcie tu. O, to o, może kostiumy być. Kąpielowe, to zaraz to idę. To na razie. Bercik, no coś nie przychodzą te twoje klientki, wiesz? Wiesz, co one teraz robią? Tak? One reklamują moja firma. Na pewno te dwie powiedziały oni swoim córkom. Córki powiedziały wnuczkom, wnuczki powiedziały koleżankom, a tamte koleżanki zaś powiedziały swoim koleżankom, żeby zawiadomić swoje wnuczki. Ta... O, nie wiadomo, wiele dzisiaj by nam miał klientek, tak, nie wiadomo. I tak myśleć, że tak będą. No ja już widzę, jak już one przychodzą. Nie, patrz, już idą. Lecz, one lecą. Wiedziołek, wiedziołek. No, ale by nam miał klientek, jak wyda dzisiaj masową taką kasę by zaczekł. No nie wiem, Bercik, nie wiem. Stop! Moja kasa. Dzień dobry panią. Zaraz mój kolega specjalista. O, Bercik tu. Przyprowadzili my tu nasze koleżanki. A to są babcie i prababcie. A panocku, jak zrobicie z nami taki cud, jak z tamtą, to my mamy wielkie znajomości w domu seniora. W domu seniora? No bardzo dziękuję. To mój kolega. To jest prawda. I będziecie mieli 100 klientek. To 50, 200 i więcej. 200 i więcej, Bercik. No to jak? Kaj zacynamy? Drogie panie. Zbyszek, tak. Ja się nie dam sum rady, ty mi musisz pomóc, ty. Drogie panie, no. Mój serdeczny przyjaciel, Hubert Dworniok się paniami zajmie, a ja idę po piwo i zaraz przychodzę, Bercik. Przepraszam, najmocniej. 200? Dobra, kobiety. No. To co? Zapraszamy! Naprzód! Naprzód! Pani sąsiadka. Dobry. Jak tam chłopcy się radzą, co? O proszę pani, Sodoma i Gomora. Ja? No, co takiego? Niech pani sama zobaczy. Jezus Mario. Uwaga kobiety! Nurtujemy! Bercik, co ty tu wyprawiasz? Andzia, pozwól, że ci przedstawię te miłe panie. A co to za rozpusta w moim ogródku? Wynocha w tej chwili! Raz! Wynocha! Co wy się nie myślicie? Na mojej działce! Takie coś! Andzia, uspokój się, proszę cię! Spokojnie! Delikatnie! Proszę cię, spokojnie! Do widzenia! Spokojnie! Ja ci dam spokojnie! Andzia! Ja rozumiem mody! Ty złoczyńcu, ale kąpać stare kobiety! Ale Andzia, te młodsze nie chciały przyjść, no co ja zrobię? Ja ci to... Andzia! O! Andzia! Czekaj! Słuchaj! To ci na pewno pomoże! Pewnie odmłodniejesz! Teraz to ją mu przerąbane! Andzia! Ratunku, Andzia! Dokąd? Dokąd? Do domu, do Katowic sobie! Ale jak dokąd? W samych gaciach i na Bosaka? A po Bosoku ponoć jest bardzo zdrowo! Co? Nie, Zbyszek! Ja wola lecieć po Bosoku niż spotkać się z moją Andzią. To jest bardziej niebezpieczne. No leca. Pozdrów moja małżonka, cześć! Ale Bercik, Bercik! Bercik, lecę z tobą!